W zadaniu dziewiątym mamy daną funkcję liniową f od x i musimy ustalić, która z odpowiedzi a, b, c czy d jest poprawna. Musimy na początku ustalić, czy nasza funkcja f od x jest rosnąca czy malejąca, no i do tego celu wystarczy, że spojrzymy na współczynnik kierunkowy tej prostej. Współczynnik kierunkowy jest równy 1 druga, no a jeżeli współczynnik kierunkowy jest większy od zera, czyli dodatni, no to funkcja jest rosnąca, a jeżeli jest ujemny, no to jest wówczas malejąca. Nasz współczynnik kierunkowy jest równy 1 druga jest większa od zera, czyli funkcja jest rosnąca. Zatem będziemy brali pod uwagę tylko dwie odpowiedzi, odpowiedź B oraz odpowiedź D. Żeby wybrać właściwą odpowiedź spośród tych dwóch odpowiedzi, no to musimy ustalić, przez który punkt przechodzi funkcja, czy przez punkt o współrzędnych 0,6, czy o współrzędnych 0,-6. Musimy zatem obliczyć wartość funkcji dla x równego 0, no i to zrobimy po prostu podstawiając do wzoru funkcji pod x 0, czyli liczymy wartość funkcji dla argumentu x równego 0 i to się równa 1 druga razy x, czyli razy 0, jeszcze minus 6, no i to jest równe 1 druga razy 0, czyli 0, minus 6, minus 6. Czyli dla x równego 0 funkcja przyjmuje wartość minus 6, czyli do wykresu tej funkcji f od x należy punkt 0,-6. Czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź D. Ja tutaj również narysowałem wykres tej funkcji, no i na wykresie wyraźnie widać, że rzeczywiście przechodzi ona przez punkt o współrzędnych 0,-6, funkcja jest rosnąca, no a ponadto możemy nawet z wykresu tutaj odczytać miejsce zerowe tej funkcji, którym to jest x równe 12.